Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka. Artystę, któremu zawdzięczamy hit Jolka, Iola pożegna cała Polska. Poniżej szczegóły. Felicjan Andrzejczak, dawny wokalista budki Suflera, zmarł 17 września 2024 roku. Przed śmiercią chorował na raka. Krzysztof Cugowski ujawnił, że bezpośrednią przyczyną śmierci był udar, po którym artysta się nie wybudził, choć walczył z chorobą od dawna. Występował na scenie niemal do samego końca. Ostatni koncert Felicjana Andrzejczaka odbył się 7 września w Rzepinie. Jesienią miał się pojawić na wydarzeniu Cugowskiego, jednak już tego nie zrobi. Usłyszymy go za to w nowym utworze Joanny Dudkowskiej, z która już współpracował. To będzie niezwykły hołd. W dzień pogrzebu za to wydarzy się coś niesamowitego. Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka odbędzie się w poniedziałek 23. 09 w Świebodzinie Msza święta rozpocznie się o godzinie 12:30 w kościele NMP Królowej Polskie w Świebodzinie Uroczystości pogrzebowe zaczną się o godzinie 14.00 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Łęgowskiej 6 Specjalną prośbę do żałobników ma rodzina Bliscy proszą o nieskładanie kondolencji. Każda chętna osoba będzie mogła się wpisać do księgi kondolencyjnej, mieszczącej się w Świebodzińskim Ośrodku Kultury. Niestety nie wszyscy fani zdołają przybyć na uroczystość pożegnania Andrzejczaka. Na szczęście pojawiła się inicjatywa, dzięki której idola może pożegnać cała Polska. Radio RMF FM ogłosiło, że w godzinie, o której zacznie się pożegnalna msza święta za spokój duszy Felicjana Andrzejczaka. Stacja puści legendarny utwór Jolka. Jolka, pamiętasz? Dzięki temu wszyscy będą mogli symbolicznie być razem w chwili ostatniego pożegnania muzyka. Zachęcamy wszystkich, aby w poniedziałek 23 września o godzinie 12:30, kiedy rozpocznie się msza pogrzebowa, włączyć kultowy utwór Jolka. Jolka, pamiętasz? Usłyszycie go dokładnie wtedy również na antenie RMF FM. Zatrzymajmy się, posłuchajmy. Uczcijmy pamięć artysty, który pozostawił po sobie piękne wspomnienia, ogłosiło radio RMF FM na swojej stronie.